Nie mogłaś wezwać na pomoc przyjaciółek z loży? Skąd wiesz o loży? Po prostu wiem. Posłuchaj, Triss. W Lockmuin dzieje się dużo, bardzo dużo. To, że jestem tutaj, oznacza, że nie pomagam Jorvetowi. Zostawiłem Saskię. Wybrałeś mnie. Tak. Przedarłem się do obozu Nilfgaardu, żeby się dowiedzieć, dlaczego mnie oszukiwałaś. To nieprawda! Wiem o istnieniu loży. Wiem, że to loża stoi za zabójstwem Demavenda. Wiem, że Triss Merigold jest członkinią tej loży. To nie tak! Proszę, pokaż mi błąd w tym rozumowaniu. Należę do loży, to prawda. Podobnie jak 11 innych czarodziejek, ale jeżeli myślisz, że jestem odpowiedzialna za jej działania, to się grubo mylisz. Loża czarodziejek to teatr dwóch aktorów. Sheila i Filipa dawno ją zdominowały. Do tego stopnia, że nie wiedziałaś o planowanym morderstwie? Do tego stopnia, że przestałam być zapraszana na spotkania. Dlaczego? Straciły do mnie zaufanie. Bo się z nimi nie zgadzałaś? 12 kobiet bardzo rzadko się ze sobą zgadza. Problem polegał na tym, że... Na czym? Że byłam blisko ciebie. Jeżeli Sheila boi się kogokolwiek, to tylko Geralta z Rivii. Loża chciała mnie przekonać, że nasza bliskość jest im na rękę. Manipulowały mną. Przeze mnie podawały ci starannie wybrane informacje. Naginały fakty w zależności od potrzeb. Nadal jesteśmy sobie bliscy. I nadal mogą to robić. Nie obrażaj mnie. Na twoim miejscu powiedziałbym to samo. Mówię prawdę. Nawet nie wiesz, jak bardzo chciałbym cię uwierzyć. Nigdy cię nie oszukałam. Po prostu... Nie mówiłam wszystkiego. To nie jest oszustwo. Nie znałam prawdy. Miałam tylko podejrzenia, a kiedy zdobyłam pewność, było już za późno. Mogę ci wszystko udowodnić. A teraz powiedz mi wszystko, co wiesz. Muszę wreszcie poznać prawdę.